Czy zauważyłeś już w swoim własnym życiu, że bez względu na to, gdzie byś nie był, w jakim środowisku byś się nie poruszał, z jakimi ludźmi nie miałbyś do czynienia, bez względu na to, jakie masz cele, marzenia, pragnienia, bez względu na to, co chcesz osiągnąć w swoim życiu, co chcesz zmienić, jakiego typu nawyki czy zachowania chciałbyś zmienić, czy przerobić coś z dzieciństwa, to bez względu na to wszystko, nasz umysł ma ciągle taką tendencję do tego, aby tworzyć nawyki. Zdążyłeś to zaobserwować? Że nasz umysł ciągle tworzy nawyki, ciągle doszukuje się we wszystkim mechanicznych powtórzeń, stara się wszystko jak najbardziej uprościć, stara się jak najbardziej zachować dla siebie jakiś wzór, jakiś wzorzec, jakiś uproszczony symbol tego, czego doświadcza. Czy zaobserwowałeś to, że umysł, nasze ego strasznie nie lubi głębi doświadczenia, strasznie ucieka od głębi, zadowala się wszystkim tym, co powierzchowne. I bardzo mocno unika autorefleksji. Nasz umysł totalnie nie lubi autorefleksji i wręcz jest czasami totalnie niezdolny do autorefleksji. I wiecie, to jest bardzo ważne wideo, to będzie bardzo mega ważne wideo, bo tutaj chciałbym zawrzeć taką esencję pracy nad sobą i tego, o co tutaj w tym wszystkim chodzi na takim poziomie głębi poznania swojego własnego bycia. Bo wszystko to, z czym macie do czynienia w tej chwili, gdy oglądacie to wideo, to jest teoria, tak? Ja tutaj mówię teorię. Może oglądacie więcej tego typu nagrań, może czytacie jakieś książki, ale wszędzie macie styczność z teorią. I bardzo ważne jest to, aby zaobserwować, że teoria w naszym życiu nie jest jednoznacznie tożsama z naszym doświadczeniem. To znaczy, że nasze słowa, nasze myśli, nasze koncepcje mają jakiś wyraz, mają jakieś odzwierciedlenie, jakieś symboliczne odzwierciedlenie czegoś, ale tą rzeczą, do której one się odwołują, w swej istocie nie są. To znaczy, że gdy ja wezmę do ręki pióro, mam tutaj zwykłe pióro, to samo słowo pióro nie jest piórem samym w sobie. I ja myślę, że to jest dla was oczywiste, że gdy mówię słowo pióro, to słowo pióro nie oznacza tej rzeczy. To znaczy słowo pióro nie jest tą rzeczą. Słowo pióro odzwierciedla, jest dźwiękiem, tak? Na dobrą sprawę. Słowo pióro jest dźwiękiem, które oznacza jakieś odzwierciedlenie tego przedmiotu, który mam. Nawet mówiąc słowo przedmiot, twój umysł z tego obrazu jest w stanie wykroić kształt tego pióra i określić to słowem pióro. I to się dzieje tak automatycznie, tak natychmiastowo, że my na co dzień komunikujemy się między sobą, rozmawiamy z ludźmi wokół nas. I nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego oczywistego faktu, że słowa, których używamy, w ogóle wcale nie są rzeczywiste. W ogóle nie są. W ich fundamentach istnienia nie ma rzeczywistego podłoża. My wszyscy, gdy się komunikujemy, używamy słów, używamy idei, które stanowią abstrakcję. I jednym z powodów, dlaczego ludzie ulegają różnym iluzjom, różnym złudzeniom, tak? To się nazywa w duchowości, czy nawet w psychologii, gdy ludzie mają jakieś problemy, zaburzenia psychiczne. Jednym z powodów, dlaczego ludzie mają takie problemy ze sobą, jest to, że nie odróżniają takiej fizycznej, aktualnej rzeczywistości od koncepcji na temat rzeczywistości. Ja tutaj nie mam tylko i wyłącznie na myśli ludzi, którzy mają zaburzenia psychiczne, ja mam tutaj na myśli wszystkich ludzi. Łącznie z
racjonalnymi naukowcami, z osobami wierzącymi w jakąś religię, czy nie wierzącymi w jakąś religię. Mam tutaj na myśli twoich znajomych, twoich przyjaciół, mam tutaj na myśli twoją rodzinę, twoich znajomych, wszystkich ludzi, włączając w to mnie samego. Gdy używamy języka, ten język sam w sobie jest zbudowany z dźwięków. I my te dźwięki słyszymy. I słyszymy te dźwięki jak realne fenomeny. Gdy ja mówię teraz te słowa, ty słyszysz dźwięki. I twój umysł automatycznie z tych dźwięków tworzy sens. Tworzy sens logiczny. Ale osoby, które są utalentowane muzycznie, albo osoby w ogóle, które są wrażliwe, doskonale wiedzą to, że oprócz tego, że słowa mają określone znaczenie, można również wypowiadać je w różnych kontekstach, w różny sposób, z różnym tempem, z różnym brzmieniem. Słowa mogą wpływać na ludzkie emocje, słowa mogą wpływać na ludzkie zachowania. I tak to się dzieje w naszym doświadczeniu, że te słowa zaczynają zastępować realną rzeczywistość i my w ten sposób żyjemy. I to się dzieje tak automatycznie, to się dzieje tak naturalnie. To się dzieje tak, że gdy włączasz to nagranie i ja zaczynam mówić, to nieraz możesz mieć takie wrażenie, że jesteś wręcz zahipnotyzowany przez te słowa, które ja wypowiadam. Tak jakby twój umysł wchodził w taki tryb, że zamyka się na to nagranie i jesteś tak jakby w innym świecie. I ja wiem o tym, bo to jest taka technika celowa, tak, gdy się nagrywa wideo, żeby stworzyć klimat, żeby użyć odpowiednich słów, żeby stworzyć taką ramę, żeby było przyjemniej, fajnie, żebyś miał dużo przykładów, abyś lepiej mnie zrozumiał. Ale nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje z tyłu naszej głowy. Nie zwracamy uwagi na to, że słowa zaczynają zastępować realną rzeczywistość. I to się dzieje nie tylko i wyłącznie w świecie zewnętrznym, gdy ty oglądasz filmy, czy czytasz książki, czy rozmawiasz z ludźmi. To się dzieje również w twojej własnej głowie, to się dzieje również w twojej własnej psychologii, włączając w to aspekt twojej osobowości, twojego ego, twoich różnych części ciebie, twoich uczuć, pragnień, potrzeb. To się dzieje tak, wiecie, wielowarstwowo. I my nawet tego nie dostrzegamy. I dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ nasz umysł właśnie z tych słów, właśnie z tych symboli tworzy sobie koncepcję rzeczywistości i na podstawie tych symboli tworzy swoją własną rutynę, tworzy swój własny model referencyjny, czyli taki punkt odniesienia, w zgodzie z którym żyje. I to się bardzo często nazywa self-image. I to jest właśnie ta część nas, która w naszej głowie, w naszej psychologii zostaje podmieniona za ten właściwy sens istnienia, który cały czas posiadamy. I teraz posłuchajcie, bo to jest super mega istotne. Ten sens psychologicznego istnienia ciebie, ten sens koncepcyjny rozumienia siebie, świata, zjawisk. Nasz umysł traktuje jako autentyczną, prawdziwą rzeczywistość i podmienia tą faktyczną rzeczywistość właśnie przez tą koncepcję. Czyli na co dzień żyjemy tak jakby w dwóch światach. Jeden, który jest faktyczny, dokładnie ta obecność tu i teraz, ta świadomość, która obserwuje to doświadczenie, i druga część nas, która jest totalnie wymyślona, jest totalną fikcją, jest wyobrażeniem, jest odzwierciedleniem rzeczywistości i to jest ta część nas psychologiczna. I ze zrozumieniem tego wiąże się wiele takich różnych niuansów naszego życia, między innymi stąd bierze się przebudzenie, stąd bierze się oświecenie, uchwycenie tego, dojście do głębi poznania tego. No bo gdy rozpuścisz wszystkie koncepcje, rozpuścisz całe swoje ego i wszystkie te mentalne filtry,
to dojdziesz do esencji poznania rzeczywistości. Dojdziesz do najbardziej fundamentalnej prawdy dotyczącej rzeczywistości, czyli do czystej percepcji, do czystego siebie, do czystej jaźni. Do takiej, która nie ma żadnych przekonań, nie ma żadnej wiary i nie potrzebuje żadnej religii, która jest fundamentem twojej egzystencji, której nawet nie da się nazwać, bo samo nazywanie tych fundamentów jest kolejnym odzwierciedleniem tego. To tak jakbyśmy chcieli wciąż opisać to pióro, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I żeby do tego dojść, przydatna jest samoobserwacja. Na czym polega samoobserwacja? Samoobserwacja jest tym samym co mindfulness i tym samym co uważność i tym samym co medytacja i tym samym czym jest świadomość i polega na tym, aby obserwować samego siebie w każdej jednej chwili, w każdym jednym momencie, w każdym jednym ułamku sekundy, dostrzegając to, że chwila obecna jest jedyną istniejącą rzeczywistością, która tak naprawdę istnieje. Pozwólcie, że powtórzę. Samoobserwacja polega na tym, abyś był cały czas przytomny i uważny tej czystej esencji rzeczywistości, która jest najprawdziwsza i fundamentalna. I teraz, żeby pomóc wam w samoobserwacji, przygotowałem listę takich kluczowych insightów, które mogą pomóc wam pogłębić swoją uważność, pogłębić swoją własną obecność, pogłębić swoją zdolność do samoobserwacji, tak aby wasze ego, czy wasze koncepcje, czy wasz natłok myśli, sprzecznych konstrukcji czy konfliktów nie przysłaniały wam tej pracy nad sobą. I takim insightem numer jeden, z którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, jest to, abyście zaczęli robić wolniej to, co robicie. Po prostu zacznij robić wolniej to, co robisz. Jeżeli chcesz się stać bardziej świadomy swojego własnego życia, zwolnij. Ego uwielbia pośpiech. Ego uwielbia, tak jak wspomniałem wam wcześniej, powierzchowność. Ego uwielbia pozory, tak? Jeżeli to jest prawdziwe, rzeczywiste pióro, tak, to ego bardziej woli się tutaj pasjonować samym nazewnictwem pióro niż aktualną, właściwą rzeczywistością. To jest również to, wiecie, jak w kontaktach międzyludzkich przestajemy siebie słuchać. Gdy ktoś mówi, ktoś nie słucha, tylko ciągle się wtrąca, jest taki powierzchowny, wiecie. Nie lubimy tego, tak? Nie lubimy tej powierzchowności. To takie prawdziwe, najbardziej soczyste relacje są zbudowane na takiej głębi, na takiej, wiecie, esencji bycia, gdy możesz być z kimś przez dłuższą chwilę cicho i nie musicie nic do siebie mówić i jest wam całkowicie okej. I do tego właśnie służy nam obserwacja. To jest również element słuchania. Numer 2. Przyjrzyj się wszystkim swoim nawykom. Przyjrzyj się wszystkim swoim wyuczonym, rutynowym, zmechanizowanym nawykom, jakie wykonujesz na co dzień. Wszystkim, zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym. Zacznij szczególnie dostrzegać ten mechanizm umysłu, który polega na tym, że tworzymy nawyki na bieżąco. My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my te nawyki ciągle tworzymy. Gdy coś się wydarza w naszym życiu, my zaraz zapamiętujemy to wydarzenie i według tego samego schematu później działamy. Działamy albo oczekujemy, że coś się wydarzy. Wiecie, nawyki to nie są tylko i wyłącznie nasze zachowania. Nawyki to są również nasze myśli. I możemy obserwować i dostrzegać powtarzające się wzorce naszego myślenia. Zacznij to obserwować. Zacznij to dostrzegać, zacznij to nazywać. Bo tutaj możesz skorzystać z techniki mindfulness, którą podałem tutaj w zeszłym tygodniu. Mindfulness z etykietkowaniem. Gdy widzisz jakiś powtarzający się nawyk, możesz go też nazwać. I w czym to nam pomaga?
Bo bardzo często jest tak, że jak odpala się w naszej głowie jakiś program i my działamy z automatu, to stajemy się totalnie nieświadomi. Nasz umysł się wyłącza, my ulegamy po prostu mechanicznym działaniom, bardzo często robimy to gorzej niż poprzednio i potem się dziwimy, dlaczego rzeczy po prostu nie idą po naszej myśli, dlaczego ciągle powtarzamy to samo, a mamy inne efekty, złościmy się albo niepokoimy. Jest to wynikiem automatyzacji naszych zachowań. Nasz umysł automatyzuje nasze własne zachowania, nasze własne doświadczenia, nasze własne obserwacje i oczekuje, że one będą cały czas takie same. Zacznij to obserwować. Dostrzeż, jak twój umysł dzieli się na części. Na pewno nieraz zdarzyło ci się tak, że jednego dnia wstałeś rano i miałeś ochotę coś zrobić, a pod koniec dnia okazało się, że już nie chcesz tego zrobić, potem wstałeś kolejnego dnia i stwierdziłeś, jednak to nie jest to i stwierdziłeś, że zaczniesz robić coś innego, a pod koniec tego dnia znowu zmieniłeś zdanie. Być może zdarzyło ci się tak, że miałeś jakąś opinię na dany temat, a potem ta opinia ci się zmieniła i nagle zdałeś sobie sprawę, że rozmawiasz sam ze sobą, ale twój ton głosu w twojej głowie się zmienił z chwili na chwilę. Jest to wynikiem tego, że nasz umysł fragmentaryzuje rzeczywistość, dorabia sobie do tej rzeczywistości opowiadania i dzieli się na części, przy czym każda część naszego umysłu odpowiada innym potrzebom, innym punktom widzenia, innym przekonaniom. I bardzo często jest tak, że te punkty widzenia są ze sobą sprzeczne. Jest to również częsty powód naszych konfliktów, tak? Tutaj przykładowo może się tak wydarzyć, że będziesz tęsknił za swoją przeszłością i będziesz ją idealizował, po czym po chwili zdasz sobie sprawę z tego, że wcale ona nie była taka piękna i cudowna, potem na przykład będziesz za nią wdzięczny, a potem będziesz zły na kogoś, szarpiąc się z nerwami. I to tworzy właśnie te wszystkie takie fragmenty naszego umysłu, które również potem tworzą różnego rodzaju nawyki. Te nawyki wchodzą w rdzeń naszego bycia, a potem tworzą nasz charakter i to jest to, co później promieniuje na zewnątrz i w ten sposób widzą nas inni ludzie. I to również możemy dostrzegać. To jest też bardzo ciekawy fenomen, gdy zdasz sobie sprawę z tego, że z każdym jednym człowiekiem, z którym się spotykasz na co dzień, to jesteś przy nim całkowicie innym człowiekiem, inaczej się zachowujesz i tworzycie tak jakby osobny wszechświat, osobny kosmos. Pewnie nieraz zauważyłeś to, że z różnymi ludźmi tworzysz różnego rodzaju różne nawyki, różne rytuały i macie swój własny sposób rozmawiania, który rozumiecie tylko wy. I za to również odpowiadają różne części ciebie. Zobacz, że wszystkie myśli i przekonania różnią się od czystego, aktualnego doświadczenia. To jest, myślę, jedno z najważniejszych przekonań, tak? Tutaj w kwestii tego nagrania, w kwestii tego tej techniki, którą tutaj wam sugeruję. Zwróć uwagę na to, że wszystkie myśli, wszystkie przekonania, wszelaka wiedza, bez względu na to, jaka by nie była cudowna i mądra, nigdy nie odzwierciedlają one czystej percepcji, czystego doświadczenia. I nawet gdy używamy słowa percepcja, tak? Czym jest percepcja? Percepcja jest tym czymś, co rozpoznaje to coś, co jest, tak? Ale czym to coś jest? No to coś to jest obserwowana, doświadczana rzeczywistość przeze mnie. A kim ty jesteś? No ja jestem tutaj z tyłu głowy i obserwuję, jestem obserwatorem. A kim jest obserwator? No obserwator jest wiecznym obserwowaniem, tak? Bo obserwacja i obserwator nie są niczym od siebie oddzielnym. No ale wiecie, tutaj bardziej wtajemniczeni w duchowość i non-duality będą wiedzieć, o czym mówię, ale możecie do tego dojść sami. Możecie zbadać naturę percepcji, możecie zbadać naturę jaźni, możecie zbadać naturę waszego bycia poprzez zwykłą obserwację. Poprzez zwykłą obserwację bez starania się o uzyskiwanie czegokolwiek. I tutaj myślę, że najpotężniejsze jest to, jak zwrócicie uwagę na to, że wszystkie koncepcje, wszystkie myśli nie odzwierciedlają tego aktualnego doświadczenia, z którym mamy na co dzień styczność. Ostatni taki insight, z którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, to jest insight: uziem wszelkie prawdy i znaczenie życia w swoim własnym byciu.
dostrzeż to, że wspólnym kontekstem wszystkich prawd, wszystkich doświadczeń twojego własnego życia jesteś ty sam. I postaraj się uziemić to, tak ugruntowić w swoim własnym czystym byciu. Żebyś nie tylko siedział w swojej własnej głowie i gdzieś tam koncepcyjnie odlatywał w swoich własnych fantazjach, szczególnie jeżeli masz jakieś tam duchowe tendencje do odlatywania w różne stany emocjonalne, tak? Jeżeli masz problem z nihilizmem i z taką negatywną spiralą, która ściąga cię w dół, postaraj się uziemić ten sens obecności w swoim własnym życiu, żeby ta obserwacja ciebie, obserwacja życia pochodziła bezpośrednio od ciebie, od twojego własnego bytu, od twojego własnego bycia, od twojej własnej obecności. I to jest na początku trudne, ponieważ ego nie lubi, gdy coś lub ktoś namawia je do tego, aby obserwowało czystą rzeczywistość, bo to jest tak jakbyś zmuszał siebie, żeby twoje ego zniknęło, tak? Zmuszasz siebie do czystej obserwacji. Co jest gorszego dla ego niż czysta obserwacja? No chyba nie ma niczego gorszego, tak? Medytacja, obserwacja lub różne techniki duchowe, które sprawiają, że zaczynamy być bardziej świadomi, zaczynamy bardziej dochodzić do naszej prawdy i zaczynamy bardziej w taki surowy, czysty sposób spoglądać na rzeczywistość. Wiecie, bo tutaj chodzi o to, abyśmy nauczyli się pogłębiać naszą wewnętrzną mądrość i abyśmy nauczyli się dochodzić do naszej czystej mądrości, do tej takiej wewnętrznej wiedzy płynącej prosto z naszych serc. Tutaj w Kundalini Jodze za czystą obserwację odpowiada czakram trzeciego oka, tak? To jest czakram mądrości, czakram zrozumienia, czakram równowagi, czakram syntezy różnych przeciwieństw i poglądów. I właśnie, żeby go wzmocnić, żeby go podbudować, ćwiczy się koncentrację, ćwiczy się czystą obserwację. Tam nie ma jakichś magicznych sztuczek czy Bóg wie jakich ezoterycznych metod na to, żeby Bóg wie co osiągnąć. To jest po prostu czysta obserwacja. Wiecie, czysta obserwacja rzeczywistości, czysta obserwacja nas samych, która prowadzi do zerwania praktycznie ze wszystkimi nawykami, zarówno z pozytywnymi, jak i tymi negatywnymi, która pozwala nam na czyste, inteligentne, nieosądzające działanie tu i teraz. Wiecie, bo nie każda chwila wymaga odpalenia tego samego nawyku, tej samej płyty, nie zawsze te rzeczy z przeszłości działają. Bardzo często rzeczy wymagają jakiegoś nowego sposobu działania, nowego sposobu myślenia, innych sposobów patrzenia, na które nigdy byśmy nie wpadli. I do tego właśnie służy nam czysta obserwacja, żeby uczyć się na nowo od rzeczywistości, żeby nauczyć się nowych rzeczy, żeby dostrzec tą nieskończoność w każdej jednej chwili i aby uzyskać tą wewnętrzną mądrość, która płynie z naszych wnętrz, z naszego czystego bycia. Mądrość, która nie jest związana z jakimkolwiek nurtem, wiecie, ściśle zamkniętym, ideologicznym, dogmatycznym, ale takim właśnie otwartym umysłem. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem zrozumieć wam zagadnienie i wartość samoobserwacji. Pamiętajcie, że to jest mega super zaawansowana technika, bez względu na to, jakby to nie brzmiało. Jeżeli wydaje wam się to super mega proste, to spróbujcie przez jeden cały dzień non-stop obserwować siebie, bez jakiejkolwiek oceny, etykietki, myślenia, koncepcji, nie starając się kontrolować umysłu, tylko będąc całkowicie uważnymi ludźmi w chwili obecnej i widząc doświadczenie dokładnie takim, jakie ono jest. Zobaczcie, jak wasz umysł będzie się przebudzał, będzie widział faktyczną, aktualną rzeczywistość, po czym będzie tworzył sobie sens i historię i będzie zasypiał w tej historii, błądząc gdzieś tam w myślach, potem znowu będzie się budził i znowu będzie zasypiał, znowu będzie się budził i znowu będzie zasypiał. Zobaczcie, jak to funkcjonuje, jak bardzo przebiegły jest nasz umysł, aby żyć po prostu w swoich nawykach, tak? W swoich własnych strukturach językowych,
no, na swój własny sposób. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Dajcie dla mnie łapkę w górę. Zostawcie swoje przemyślunki. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.